Masz problem z wbiciem rangi w nowym akcie Valoranta? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś, bo w tym filmie powiem ci, dlaczego tak jest. I powód nie jest taki oczywisty, jak ci się wydaje, więc oglądaj całość. Ale jeszcze na początku, chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest ostatni dzień na to, żeby zgłosić się do konkursu o 500 zł, bo wyniki będą już jutro, o godzinie 13:00 na moim Twitchu na streamie, więc wbijaj tam, żeby zobaczyć, czy właśnie ty wygrałeś. Żeby wygrać, wystarczy, że zostawisz subskrypcję, wejdziesz w pierwszy link w opisie i zrobisz wszystko to, co tam pisze w tym Twitchie do zrobienia. No i to tyle, także zapraszam na film. Więc dlaczego nie możesz wbić wyższej rangi w Valorancie? Dlaczego jesteś niżej niż byłeś? Dlaczego spadłeś i nadal utrzymujesz się w tym miejscu? No odpowiedź jest bardzo prosta. Był w Valorancie reset rank, czyli każdemu po prostu spada ranga. I w Valorancie co akt jest reset rank taki, że po prostu wystarczy zagrać jeden mecz, no i odpala ci już twoją rangę, no i widzisz, tam ona jest taka, jaka była, albo jedna w dół. No generalnie nic specjalnego. Ale co 6 miesięcy, czyli co nowy epizod, tak jak jest to właśnie teraz, jest tak zwany duży reset rank, czyli tutaj musisz zagrać 5 meczy i ranga spada bardzo w dół. Pewnie się zastanawiasz teraz, dlaczego tak jest, przecież to jest głupie, to nie ma sensu. Tyle wbijałem moją rangę i teraz mam, nie wiem, 4 rangi niższą rangę. Więc powiem ci teraz, dlaczego tak jest. Może nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest kilka fajnych powodów, które faktycznie uzasadniają to, dlaczego Riot tak robi. Pierwszy powód jest taki, że jeśli faktycznie zasługiwałeś na swoją rangę, to z powrotem ją wbijesz. Jeśli nie zasługiwałeś, to jej nie wbijesz. I nie mówię o tym, że po 2-3 dniach, jak teraz nie wbiłeś twojej rangi, którą miałeś, to nie zasługujesz na nią. Tylko po miesiącu, 1,5 miesiąca od tego momentu, jeśli wtedy wbijesz, to znaczy, że zasługiwałeś, jeśli nie wbijesz, to znaczy, że nie do końca zasługiwałeś na rangę, którą miałeś. I dzięki temu rankedy bardziej odzwierciedlają umiejętności graczy, jakie faktycznie posiadają. Więc jeśli masz diamenta 1, to za 2 miesiące, jeśli go masz, to faktycznie na niego zasługiwałeś. I tak samo z Ascendantem, z Immortalem i z każdą inną rangą. Więc to jest taki też sposób od Riot Games, żeby sprawić, że nam graczom będzie się chciało grać więcej, a być może nawet nie chciało, ale będziemy czuli, że musimy grać więcej, no bo nasze ego nie będzie pozwalało, że jak to mam taką niską rangę, a miałem taką wysoką, ja nie mogę i muszę grać, muszę to wbić. No ale bez owijania w bawełnę, bo ty jesteś tu po to, żeby się dowiedzieć, dlaczego ja nie mogę teraz bić wyższej rangi i siedzę w o wiele niższej randze niż miałem, jak mogę zrobić coś, żeby to ruszyło do przodu i żeby bić wyższą rangę. Słuchaj, to, że przegrywasz teraz w Valorancie, jesteś załóżmy w Goldzie 2, a miałeś diamenta 1 i nie możesz wyjść z tego Golda, albo nawet wyjdziesz z tego Golda, masz Golda 3, Platynę 1, no ale w tej platynie utknąłeś, już nie możesz wygrywać gier w ogóle, no siedzisz w tej platynie, nie wiesz co zrobić, myślisz, że nie no, ty tragicznie się zrobiłeś po prostu w tą grę, no, oduczyłeś się grać w ciągu tygodnia i masakra, co tu się dzieje. No nie, tak to nie działa i tak nie jest i nie jesteś słaby, nie jesteś tragiczny, nie stałeś się nagle gorszym graczem, bo po prostu jak był reset rank, to pomyśl, każdy kto miał diament 1, spadł o 3-4 rangi w dół. Nie jesteś jedyny, naprawdę. Więc każdy, dosłownie każdy w Valorancie spadł o 3-4 rangi w dół. Więc jeśli ty masz teraz Golda 3, Platynę 1, a wcześniej miałeś Diament 1, to ty grasz na te same osoby, nic się nie zmieniło. Grasz na tych samych przeciwników, co grałbyś tydzień temu, tylko pokazuje po prostu wam rangi Gold 3, Platyna 1, ale wasze umiejętności są takie same jak tydzień temu. Więc po prostu obecnie w Valorancie każdego ranga spadła o 3 rangi w dół, około, no może tam 4, może 5, różnie to bywa, ale tak średnio 4 rangi w dół. Więc jeśli chcesz najszybciej wbić rangę w nowym akcie Valoranta i zrobić to w taki sposób, żeby najmniej czasu ci to zajęło, to po prostu zrób sobie obecnie przerwę od gry. Co ci to da, że zrobisz teraz przerwę od Valoranta? Przecież ty chcesz bić rangę. Jak to ci może pomóc, jak nie będziesz grał? Przecież trzeba grać, żeby bić rangę. A no pomoże ci to w taki sposób, że wszyscy ci gracze za tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie wrócą do swoich rang. I ty, jeśli za 3 tygodnie zaczniesz sobie rankeda, mając teraz tą platynę 1, a w tamtym akcie diament 1, to ty będziesz grał faktycznie na graczy, którzy faktycznie mają tego golda i platynę, a nie na tych, którzy jeszcze jakiś czas temu mieli ten diament, diament 1, diament 2, diament 3. Więc wtedy będziesz grał tak, jakbyś po prostu smurfował i będzie ci łatwiej i wrócisz w mgnieniu oka do swojej rangi. Będziesz grał po, nie wiem, 30 fragów w meczu, bo jesteś lepszy od nich po prostu. I będziesz dostawał może nawet double rank upy, jeśli będziesz w każdym meczu miał MVP gry. Więc to jest obecnie najlepsza porada, jaką mogę ci dać, żeby wbić rangę w nowym akcie. Po prostu przestań grać na 2 tygodnie około. Bo jeśli tak zrobisz,
No to tak jak mówiłem, no po prostu poziom się wyrówna, wróci to wszystko do normy. Poziom wróci do normy, gracze z diamenta będą faktycznie mieć diamenty, zasługiwać na nie, no a gracze na goldzie będą faktycznie zasługiwać na golda. Więc jeśli ty będziesz grał sobie mając golda na goldy, to tak naprawdę ty masz diament, a oni i tak mają goldy za 2 tygodnie, bo to już... Oni mieli w tamtym akcie te goldy i po prostu do nich wrócili z tych silverów czy tam, nie wiem, brązów, bo może nawet tak aż ich dół dało. I ta przerwa nie przysłuży ci się tylko tym, że po prostu gracze wbiją wyższą rangę niż mieli, wrócą do tych swoich rang, no i ty będziesz miał teraz łatwiej. Ale przysłuży ci również tym, że po prostu jak gracie w Valoranta, czasem po prostu jest potrzebna przerwa, dlatego że wszystko to, co jakby wy traktujecie jako Valorant, jako granie w Valoranta, zaczyna się nam nudzić i nawet... To jest podświadomie, nawet jeśli nie czujesz tego, że może ci się nudzi, to uwierz mi, po takiej przerwie będzie ci się chciało 2 razy bardziej grać tego Valoranta, może nawet 3 razy bardziej i sobie podziękujesz. I dodatkowo jeszcze w tym czasie, kiedy będzie ta przerwa, możesz robić coś, co jeszcze będzie cię progresowało, czyli grać Aimlaba. Grając Aimlaba, odpal sobie precyzję i na precyzję te małe kropeczki strzela i to bardzo ci pomaga. I nie rób tego długo, rób sobie to, nie wiem, 10 minut dziennie i to ci naprawdę bardzo pomoże, jak już wrócisz do tego Valoranta i sobie podziękujesz, że tak po prostu robiłeś. I teraz zmienię temat na to, kiedy Valorant będzie na Xboxie i na telefonie. I czemu tak dziwnie zmieniam temat na końcu odcinka nagle? Ponieważ tamtą część odcinka poprzednią oddzielam teraz takim wielkim markerem i to, jak wbić wyższą rangę, już było i teraz porozmawiamy o czymś innym, bo mam takiego newsa co do Valoranta na Xboxie i na telefonie, ale on nie jest taki długi, żeby robić o nim cały odcinek, więc tak na koniec odcinka teraz wam go po prostu powiem. Mianowicie... Game Pass, czyli coś od Xboxa, co umożliwia wam granie za tam 4 zł miesięcznie w masę różnych gier, umożliwia teraz zagranie w Valoranta i daje wam takie bonusy jak odblokowanie wszystkich agentów, dodatkowe 20% exp za każdy zdobyty exp, no i jeszcze tam jakieś małe rzeczy, drobnostki, takie jak przywieszka, ale to nie jest interesujące. Generalnie interesujące jest to, że miał być to Valorant na Xboxie, ale Valorant na Xboxie to nie jest, jest to tylko na Game Passie na PC, czyli nie możemy grać w to na Xboxie, nie możemy grać Valoranta na Xboxie, no a miał już być Valorant na Xboxie i czemu go nie ma? No otóż Riot niedawno dopiero napisało, że szuka pracowników do pracy nad Valorantem na Xboxa. Oznacza to, że właśnie na tej platformie Valorant będzie co najmniej za 8 miesięcy, 10 miesięcy. To jest naprawdę minimum, jakie możemy się spodziewać Valoranta, w sensie za tyle minimalnie możemy się spodziewać Valoranta właśnie na tą platformę, ponieważ nikt nie zrobi takiej gry, nie przyniesie ją całkowicie na Xboxa w miesiąc, 2 miesiące, bo to naprawdę zajmuje masę czasu i to jest podobne do tworzenia całkowicie nowej gry, ponieważ musicie zrobić wszystko tam od nowa. No i oznacza to, że niestety nie doczekamy się szybko Valoranta na Xboxa i tak samo na telefony, ponieważ Valorant na telefony będzie czasowo w podobnym czasie co Valorant na Xboxy, no i będzie to również wszystko, czyli Valorant na Xboxy i na telefony będzie pod koniec 2023 roku minimalnie, to jest najwcześniej końcówka 2023, a obstawiłbym, że będzie to 2024 rok, ponieważ wątpię, że tak szybko wszystko to zrobią. Więc to było na tyle. Pamiętaj, że jutro, czyli w sobotę o 13:00 na moim streamie na Twitchu jest losowanie 500 zł i musisz być, żeby zobaczyć, czy wygrałeś. No i streamy są w weekend od 9 rano, no i czasem w tygodniu, więc sobie tam daj follow-up po prostu i wyczekuj na streamy.